Witajcie, kochani. Zaczynam nadawać ponownie z Niemiec. Jestem w Niemczech, w miejscowości Munchberg. To jest w landzie Bawaria. No, północno-wschodnia część. Godzinę temu lał taki wielki deszcz, była po prostu ulewa. No, co na pewno będzie widać podczas mojego spaceru. Jestem tutaj na spacerku. Przyszłam do parku. Park jaki jest, taki jest, ale jest cisza, świeże powietrze. Jest bardzo przyjemnie. No i nie ma to jak świeże powietrze, prawda? Siedzę tutaj pod wiatą, nie pada na mnie. No ale już ten deszczyk zmalał. Niektórzy kojarzą sobie deszcz z czymś mało przyjemnym, a ja deszcz kojarzę z radością. No bo dam wam przykład. Spójrzcie, ta roślinność. Jak pada deszcz, to przecież ona jest przeszczęśliwa. I dlatego też i mi kojarzy się deszcz z radością. Przecież ta roślinność, drzewa, krzaki, kwiaty, wszystko, wszystko potrzebuje deszczu, tej dawki adrenaliny. To jest dawka eliksiru życia i zdrowia. No tak, nie inaczej. Zatem nie rozumiem, dlaczego ludziom kojarzy się deszcz z czymś mało przyjemnym. No, ja odbieram to zupełnie inaczej. Nie wiem, może jestem z innej planety? Jak myślicie? A czy wy lubicie deszcz? No, napiszcie mi w komentarzach. Chętnie przeczytam. Na nogach mam takie butokapcie. Ubrałam je, ponieważ są bardzo wygodne, jak kapciuszki. No, ale dzisiaj wrzucę je do pralki i będę je prać. O, ha, ha! Przyjechałam do tej miejscowości po raz czwarty, słuchajcie, do pracy na jeden miesiąc. I na razie mi wystarczy. No. A potem, po zakończeniu mojej pracy, znowu będzie się działo. Oj, będzie się działo. Subskrybujcie mój kanał, a się na pewno dowiecie, bo będę z każdego dnia wysyłać filmiki. Będzie ciekawie, obiecuję.